Cześć, z tej strony Adam. Wojowniczy, lecz niezdarny, bezmyślny smok szaleniec skazany za kuglarstwo. A tak naprawdę połowa pełnej pary z bloga Znatlanszy pełną parą. Jak pewnie domyślacie się, tematem dzisiejszego spotkania będzie gra Role Player, czyli tytuł od wydawnictwa Ogry Game, w którym wcielamy się w twórców postaci z gier RPG. Jak być może wiecie, bo czasami wspominałem o tym we swoich wpisach, bardzo lubię gry RPG, zarówno te papierowe, jak i te rozgrywane na ekranach komputerów lub konsol. Pomysł na to, by stworzyć grę planszową, a właściwie kościano-karcianą, która głównie opowiada o momencie tworzenia postaci, jakże istotny we wszystkich grach RPG, od razu złapał mnie za serce. Byłem bardzo ciekaw, jak bardzo pozornie prosta gra przedstawi ten pomysł. Czy będzie tam choć trochę klimatu? Czy tytuł okaże się na tyle wciągający, by po kilku rozgrywkach pozostawić go w swojej kolekcji? Czy dodatek, który w tej chwili możecie jeszcze wesprzeć na platformie Wspieram, to uzupełnia podstawkę, czy też sama podstawka wymaga go, by można cieszyć się grą? Na te i kilka innych pytań postaram się odpowiedzieć w dzisiejszej recenzji. Jak zwykle, nim przejdziemy do szkicowego omówienia zasad rozgrywki, a także naszej właściwej recenzji, wpierw chciałbym zajrzeć z wami do pudełka, by dowiedzieć się, co tak naprawdę dostajemy za 132 zł, bo taka jest aktualnie najniższa cena roleplayera. Samo pudełko, gdy weźmiemy je do ręki, jest dość ciężkie. Odpowiadają za to przede wszystkim aż 73 kolorowe kości, a także całkiem sporo tektury. Oczywiście w grze opowiadającej o tworzeniu postaci nie mogło zabraknąć kart postaci. To one będą jakby podstawową planszetką naszej rozgrywki. Oprócz tego w pudełku znajdziemy również całkiem sporo kart w dwóch rozmiarach, standardowym oraz mini. Te odpowiadają za różnego rodzaju zdolności, umiejętności, wyposażenie, które możemy kupić dla naszej postaci, oraz charakter, jej historię, klasę itd., itd. Słowem, to wszystko, co określamy w każdej porządnej grze RPG, tworząc swoją postać. Oprócz tego w grze znajdzie się również nieco drewnianych znaczników oraz jedna księga zasad. Jest to całkiem sporo i można powiedzieć, że jeśli chodzi o samą zawartość pudełka, tak, czyli fizycznie to, co kupujemy, cena jest raczej uzasadniona. Kwestią pozostaje dodanie do tego samej jakości rozgrywki i tego, czy oprócz fantastycznych komponentów dostajemy tutaj coś więcej. Chcąc odpowiedzieć na tak postawione pytanie, musimy wpierw dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest roleplayer, jak przebiega rozgrywka w ten tytuł i czego możemy się po niej spodziewać. Sam muszę przyznać, byłem zaskoczony, gdy po pierwszej partii doszliśmy do wniosku, że roleplayer jest niczym innym jak rozwiązywaną w czasie rzeczywistym łamigłówką. Łamigłówką opartą na kościach, gdzie wynikiem czy też pożądanym rozwiązaniem jest po prostu dopasowanie tego, co mamy przed sobą, czyli planszetki wypełnionej kośćmi, do wstępnych założeń naszej postaci, czyli do tego, co da nam najwięcej punktów. By zrozumieć, co w tej chwili mam na myśli, muszę opowiedzieć wam nieco o tym, jak wygląda sama rozgrywka, jak wyglądają elementy gry. Przede wszystkim, rozpoczynając rozgrywkę, każdy z graczy dostaje jedną kartę postaci. Jest to karta, która do złudzenia przypomina ekrany tworzenia postaci z takich klasyków RPG jak Baldur's Gate, Icewind Dale, czy chociażby Planescape Torment. To, co każdy fan komputerowych gier doskonale zna. Jak wygląda taka planszetka? W prawym górnym rogu znajduje się nasza klasa, klasa losowana z dodatkowych kart. Pod nią mamy historię, również losowaną z kart. Oprócz tego, po lewej stronie mamy miejsce na charakter, kolejną kartę, którą dolosowujemy. Wyżej jest portret, kwestia czysto kosmetyczna, zaś na samym środku jest centrum rozgrywki, czyli miejsca na kości w różnych kolorach, które w czasie rozgrywki będziemy umieszczać, przekładać i wymieniać. Naszym podstawowym zadaniem w czasie gry będzie takie manipulowanie kostkami, by zarówno wytyczne wskazane na wylosowanej karcie klasy, karcie historii bądź charakteru,
pod sam koniec rozgrywki dało nam jak najwięcej punktów. Sama rozgrywka w momencie, gdy mamy wszystko przygotowane, wygląda w ten sposób, że w każdej turze naprzemiennie losujemy z woreczka odpowiednią ilość kości, które umieszczamy na wspólnym rynku. Następnie pierwszy gracz wybiera jedną z kości i umieszcza na swojej planszetce w odpowiednim miejscu. Miejsca to tak naprawdę rzędy, rzędy odpowiadające klasycznym dla RPG atrybutom: sile, zręczności, kondycji, inteligencji, mądrości oraz charyzmie. Umieszczenie kostki w jednym z takich wydrążonych miejsc sprawia, iż odpalamy czy też uruchamiamy zdolność danego atrybutu. Może to być zamiana kostek miejscami, może to być obrócenie wybranej kostki na jej drugą stronę, czyli na przykład zamienienie z szóstki na jedynkę, może to być dodanie do danej kostki jednego oczka bądź odjęcie, może to być przerzut wybranej kostki, może to być poruszenie znacznika na karcie charakteru, czyli przejście w kierunku pożądanego wyniku punktowego, może to być również zniżka dla zakupu kart wyposażenia i umiejętności, o których za chwileczkę powiem. Jak więc widzicie, podstawowe czynności możliwe do wykonywania w roleplayerze pojawiają się dopiero, gdy umieszczamy kostkę na naszej karcie postaci. Jak łatwo się domyślić, jest to więc gra o dość ograniczonych możliwościach manipulowania swoimi kostkami, ponieważ takich miejsc na karcie postaci mamy ograniczoną liczbę. Również czas rozgrywki ograniczony jest zapełnieniem całej karty postaci, więc tak jak wspomniałem wcześniej, jest to swego rodzaju łamigłówka, czyli potrzeba ciągłego optymalizowania swojego wyniku w taki sposób, żeby móc wykorzystać wszystkie z udostępnionych nam zdolności, żeby tak z nich korzystać, by ostateczny wynik był dla nas jak najlepszy. Musimy jednak pamiętać, że wynik ten nigdy nie będzie idealny, ponieważ nasze możliwości są, jak wcześniej wspomniałem, bardzo ograniczone. Gdy obaj gracze wybiorą moją kosteczkę z udostępnionego rynku, wybieramy jedną z wcześniej odsłoniętych kart. Możemy ją kupić bądź odrzucić. Takie karty to umiejętności, zdolności, różnego rodzaju wyposażenie. Oczywiście wpływa ono w pewien sposób na naszą rozgrywkę. Dodaje nam na przykład dodatkowe zdolności, możliwość większej roszady kostkami, bądź uzyskanie konkretnych bonusów za pewne układy kości, bądź zestawy zakupionych kart pod koniec rozgrywki. Ma to wszystko za zadanie nieco poszerzyć nasze możliwości, ograniczone przez zasadę odpalania zdolności tylko w momencie układania kostki na planszy. Jest to jakby swego rodzaju wybieg, który sprawi, że rozgrywki będą nieco inne, ponieważ w każdej z rozgrywek karty będą dochodzić troszeczkę inaczej, mimo iż podzielone są na dwa osobne deki, z których pierwszy zawsze wchodzi jako pierwszy, a drugi pojawia się gdzieś w połowie rozgrywki. W ten sposób rozgrywka toczy się, tak jak wspomniałem, aż do zapełnienia całej planszetki kostkami, czyli około 25 do 30 minut na gracza. Istotnie, czas wskazany na pudełku jest zgodny z tym, co dzieje się podczas rozgrywki. I to tak naprawdę wszystko. Co rundę losujemy kostki, wybieramy jedną z nich, układamy na planszy, odpalamy jakąś ze zdolności, jeżeli tylko tego chcemy, kupujemy bądź nie kartę i tak aż do zakończenia. Nie jest tego dużo, lecz i sama gra nie aspiruje do bycia czymś więcej. Jest od po prostu całkiem przyjemnym, lekkim filerkiem, który możemy odpalić pomiędzy cięższymi tytułami. Myślę, że tyle miejsca poświęcone na reguły tytułu, tak w sumie prostego, jest absolutnie wystarczające. Teraz możemy przejść do faktycznej recenzji, do podzielenia się z Wami naszymi przemyśleniami na temat wrażeń wyniesionych z rozgrywek. Pierwsze pytanie, które postawiłem we wstępie, dotyczyło tego, czy faktycznie roleplayer tworzy podczas rozgrywki jakiś klimat kreowania postaci. Czy czujemy się, jakbyśmy grali w papierowego RPGa w momencie tworzenia postaci? Czy symuluje to w jakiś sposób zabawę z atrybutami znaną z komputerowych gier RPG? No i tak, i nie. Oczywiście w pewnym sensie możemy doszukiwać się tu jakichś podobieństw, natomiast sama mechanika,
którą zdecydowano się tu zastosować, o wyrzucanie kostkami, drafty, kości, przestawianie atrybutów, nijak ma się do tego, co znamy z gier RPG. Być może przerzucanie kostek ma tutaj jakieś zastosowanie, natomiast cała reszta to po prostu dość suche, mechaniczne przestawianie cyferek. Przynajmniej ja podczas partii niemal zawsze miałem włączony klasyczny tryb kalkulatora i po prostu przeliczałem, co bardziej mi się opłaca. Nie czułem tego, że tworzę smoka, który musi być wielkim wojownikiem, albo maga, którego mądrość jest tak bardzo ważna. Po prostu patrzyłem, które kolory są dla mnie najbardziej opłacalne, które cyferki muszę podnieść, które obniżyć, gdzie przesunąć drewniany znacznik. Jasne, pod koniec rozgrywki faktycznie efekt był zabawny, gdy powstawała już nam ta przedziwna postać, podobna do tej, którą opisałem wam przedstawiając się w dzisiejszym materiale. Niemniej sama rozgrywka absolutnie nie ma dla mnie faktycznego klimatu tworzenia postaci. Może związane jest to również z tym, że owa postać po stworzeniu faktycznie nic już nie robi. Wszystkie atrybuty, które dla niej znaleźliśmy, wszystkie zdolności, które kupiliśmy, całe wyposażenie nie służy do niczego innego, jak tylko do zdobycia punktów. Jest bardzo ładnie zilustrowanym i rzęsiście opisanym tekstami fabularnymi, ale li tylko elementem sprawiającym, że zdobędziemy taką, a nie inną liczbę punktów. Tutaj na pomoc może przyjść dodatek, który faktycznie wprowadza pewien tryb starcia z potworami pod sam koniec rozgrywki. Również w trakcie rozgrywki pozwala nam wykorzystywać tworzone postacie do pokonywania pomniejszych potworów, co sprawia, iż no troszeczkę bardziej możemy wczuć się w naszą postać i być może po rozgrywkach z dodatkiem nieco zmienię zdanie o tej grze, jednak na ten moment uznaję ją za fajną, ale raczej suchą zabawę. Kolejna sprawa, którą płynnie powinniśmy w tym momencie omówić, to kwestia, czy roleplayer stoi na własnych nogach. Czy sama rozgrywka, którą oferuje nam to warte 132 zł pudełko, sprawia, iż chcemy do niej wracać? Czy nie czujemy, że jest ona czymś pozbawionym pewnego elementu? Może właśnie elementu, który znajduje się w dodatku? Chyba nie. Podstawową rzeczą jest tutaj kwestia oczekiwań, które mamy do tej gry. Jeżeli szukamy faktycznie krótkiego filerka, który rozgrywa się naprawdę w fajnym otoczeniu postaci fantasy, takiego bardzo klasycznego fantasy, to nie powinniśmy być rozczarowani, ponieważ sama rozgrywka, chociaż niczym nie wyróżnia się ponad przyjęte standardy, chociaż nie wnosi jakichś bardzo ciekawych mechanik do tematu mechaniki Dice Manipulation, to sama sobie jest przyjemna. Jest stworzona poprawnie i całkiem grywalna. Również krótkość rozgrywki wpływa bardzo mocno na plus roleplayera, ponieważ taką partyjkę możemy rozegrać sobie w godzinkę wieczorem, pośmiać się z efektów, które powstały, złożyć grę do pudełka i tyle, koniec. Natomiast jeżeli oczekujecie faktycznie czegoś więcej, jeżeli chcielibyście trochę klimatu, jeżeli samo tworzenie postaci nigdy nie było dla was jakimś wielkim eventem w czasie rozpoczynania rozgrywki w grze RPG, jeżeli chcielibyście, by coś się z tą postacią później stało, no to raczej będziecie rozczarowani, tak? Może będziecie chcieli kupić dodatek, a tu przechodzimy już do kwestii ekonomicznej, ponieważ dodatek na Wspieram To w tej chwili możemy kupić w cenie 139 zł. Kiedy zsumujemy to sobie z ceną podstawki, uzyskujemy bagatela 270 bądź 280 zł, w zależności od źródła. To już naprawdę sporo za grę, która jest faktycznie rodzajem lekkiego dania, może takiego filerka planszówkowego, której nie ma aż tyle mięska, takiej treści, którą chcielibyśmy rozgrywać wielokrotnie, raz za razem w nowym towarzystwie. Zmieniające się karty, owszem, dają nam trochę różnorodności, natomiast sam rdzeń rozgrywki, czyli to przestawianie kosteczek, to jest zawsze tak naprawdę jedno i to samo. Czy musimy mieć wyższą mądrość, czy musimy mieć wyższą charyzmę, czy powinniśmy iść w siłę? Tutaj nie ma absolutnie żadnej różnicy, to są tylko i wyłącznie inne nazwy tego samego, więc przez całą rozgrywkę w gruncie rzeczy będziemy robić to samo.
Jest to fajne, jest to przyjemne, natomiast czy warte 270 zł, jeżeli chcielibyśmy grać razem z dodatkiem, czyli poszerzyć sobie tą rozgrywkę o ten element walki z potworami? No na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć sami. Ja sam, będąc jakby przed wsparciem dodatku o potworach, musiałem sobie zadać pytanie, czy chcę kupić dodatek, czy sprzedaję roleplayera. Ponieważ ta podstawowa rozgrywka, po tych kilkunastu rozgrywkach, które zagraliśmy, zwyczajnie już troszkę się nam znudziła. Przynajmniej mi, tak? Bo Iwona jest raczej bardziej pozytywnie nastawiona do roleplayera z racji tego, że po prostu lubi takie lekkie, proste gry, które możemy sobie odpalić w dowolnej chwili. No na to pytanie musicie sobie już odpowiedzieć. Kolejna rzecz, o której chciałbym jeszcze wspomnieć, nim sobie to wszystko podsumujemy i zakończymy materiał, to kwestia tego, czy zaimplementowane w rozgrywce mechaniki faktycznie jakby dorastają do tego, co w rozgrywce robimy. Może brzmi to trochę enigmatycznie, natomiast już spieszę z wyjaśnieniem. Grając w dwie osoby, w kilku miejscach mieliśmy taką sytuację, że po prostu nie wykonywaliśmy ruchów zgodnie z instrukcją. Nie rozkładaliśmy kosteczek na odpowiednie karty i tak dalej, ponieważ zwyczajnie robiliśmy to wszystko szybciej, niż byłby sens to rozkładać. Mam takie dziwne wrażenie, że w roleplayerze więcej jest przekładania elementów na stole niż faktycznego myślenia. Może to tylko taka myśl, może po prostu z biegiem rozgrywek wszystko tak się u nas już upłynniło i poznaliśmy tę grę na tyle dobrze, że wydawało się nam, że te same czynności są zbyteczne. Natomiast mam takie wrażenie, że gra jest po prostu troszeczkę zbyt prosta. Zbyt mało jest tam możliwości, a te możliwości, które dostajemy, no nie do końca jesteśmy w stanie wykorzystać w czasie gry, ponieważ wszystko jest tak bardzo mocno ograniczone. Tak bardzo jesteśmy ciśnięci ze wszystkich stron, tak mocno musimy się pilnować. Tu chcielibyśmy wykorzystać jeszcze jakąś zdolność kosteczki, żeby coś przełożyć, ale już nie możemy, bo już rząd jest zapełniony. Jak pamiętacie z sekcji poświęconej zasadom, pewne zdolności odpalamy tylko wkładając kostkę, a na każdy rodzaj umiejętności kosteczki są tylko trzy, z czego kilka zostaje zapełnionych już przy przygotowaniu rozgrywki, więc okazuje się, że z niektórych zdolności możliwe, że skorzystamy tylko dwa razy na całą rozgrywkę, jeżeli nie poprzekładamy sobie tych kosteczek miejscami. No jest to takie dziwne wrażenie, które może się pojawić właśnie wtedy, gdy no, oczekujemy od tej gry czegoś więcej niż taki właśnie szybki łamigłówko, układanki, filerka, który zapełni nam powiedzmy wolną godzinkę po pracy. O tym trzeba pamiętać po prostu, to tak chciałbym podkreślić, żeby ktoś nie był zdziwiony, że wydając na grę właśnie 130 zł, dostaje w sumie taki właśnie prosty tytuł. Nie myślcie jednak, że to co powiedziałem sprawia, że roleplayer jest grą złą. Jest po prostu grą, która troszeczkę rozminęła się z moimi oczekiwaniami. Niemniej przy tym co dostałem, bawiłem i bawię się całkiem fajnie, na tyle fajnie, by za namową Iwony zakupić dodatek. Dodatek, który jak mam nadzieję troszeczkę odświeży mi wrażenia, doda mi troszkę więcej decyzji i przez to będę do roleplayera siadał jeszcze chętniej niż siadam aktualnie. I podsumowując, przedstawię wam tutaj może moją ocenę z BGG. Od razu podkreślę, od teraz oceny, które będziemy prezentować w swoich recenzjach, będą naszymi ocenami właśnie z BGG. Na BGG oceny podlegają aktualizacji, co jakiś czas po prostu wchodzimy i zmieniamy swoją ocenę gry, mając na uwadze inne tytuły, które rozegraliśmy, mając na uwadze dodatki, które się do nich pojawiły. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi właśnie naszych aktualnych ocen planszówek, wchodźcie na nasz profil BGG, podaję go pod tym filmikiem w stopce na YouTube. Możecie zajrzeć na to, jakie mamy planszówki, może wpadnie wam coś do głowy, o czym chcielibyście, żebyśmy porozmawiali. A teraz już wracając do samego roleplayera, daję tej grze 7. Jest to fajna gra, niewybitna, ale fajna. To co chcę zrobić, robi całkiem nieźle. Natomiast myślę, że w kilku miejscach po prostu troszkę zmarnowano potencjał, który można było rozwinąć. Troszkę więcej można było pewne tematy tutaj podrążyć. Gdybyście zapytali Iwonę, jaką by dała ocenę, byłoby to 8, o oczko wyżej, ponieważ Iwona po prostu lubi takie gry. Gry, w których możemy sobie
usiąść, zagrać, schować i tyle. No, to tyle jeśli chodzi o kwestie ocen. Jeżeli macie jakieś pytania co do roleplayera, chcielibyście jeszcze troszkę o tej grze podyskutować, zapraszam Was do sekcji komentarzy. Możecie pisać na YouTubie, możecie pisać na Facebooku. I tyle. Żegnajcie. Widzimy się następnym razem. Kolejną recenzję, jaką mam zamiar stworzyć, poświęcimy grze This War of Mine.